z cyklu Kler zagarnia majątki. Potężny wielki budynek w Świdnicy, odrestaurowany, nowy dach, z tyłu widać jeszcze katedrę świdnicką. Tutaj pracowała moja teściowa ponad 30 lat. Mieściła się tutaj spółdzielnia Jedność, spółdzielnia pracy Jedność, czyli przeważnie kapcie. Teściowa była majstrem. Ponad 30 lat pracowała. Zakład pracy mieści się na ulicy Spółdzielczej. Dlatego też nazwa prawdopodobnie zakładu pracy była Spółdzielnia Pracy Jedność. Zatrudniała bardzo dużo ludzi. Często teściowa opowiadała, że jeździła na reklamacje w Polskę. Czasami. Ale dobrze się żyło. Gdzieś tam załatwiła pół litra wódki i reklamacja przeszła. Ale zakład zamknięty i został oddany w ręce kleru. Diecezja zagarnęła go, jakby było mało. Oczywiście o to chodziło, jak większość zakładów pracy. A jest to budynek powiązany teraz z katedrą świdnicką. To jest ten budynek. Tu się garnia decyzjalna. Dewocjonalny Stanislaus. I tutaj łączy się budynek z słynną katedrą świdnicką. Tutaj obok do niedawna piękny plac. Świetny skwer. Oczywiście zabetonowali go, wyłożyli plastrami, stworzyli parkingi płatne jak zwykle. I tam już przygotowali miejsce na pomnik Jana Pawła II. Oczywiście Świdnica ma mieć prawdopodobnie patrona Jana Pawła II. O, pingwiny. Proszę bardzo. Swego czasu pamiętam, wychodzili tutaj działacze PiSu i działacze świdniccy. Cieszyli się, że przyjedzie tutaj na odsłonięcie pomnika Lechu. Mieli na myśli oczywiście Lecha Kaczyńskiego, się cieszyli. Ale niestety nie zdążył. A władze świdniccy nie zdążyły wyżebrać jeszcze pieniędzy, jak widać, od mieszkańców. Ale co się odwlecze, to nie uciecze. Zrobili pustkę. Jeden wielki beton, obskurny, i będzie górował dla ciemnego narodu JP2. Zakłady pracy zlikwidowali, oddali w ręce kleru. I na tym polega polityka w Polsce.